Siemanko, cześć wszystkim, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Mam coś, słuchajcie, dla was z okazji tego, że wyszedł niedawno do kin, czy wyjdzie niebawem film Auta 3. Mam dla was oto wyzwania od Zygzaka. Słuchajcie, firma Amit, dzięki jej uprzejmości mogę wam pokazać właśnie ten dzienniczek. Są to wyzwania z Auta 3. Zobaczcie, mamy Zygzaka, mamy jego przeciwnika. Auta 3 wyzwania, Disney, Pixar. Słuchajcie, jest to są to dwa notesiki, gdzie możemy konkurować z różnymi osobami. Mam nadzieję, że też ktoś z was już ma ten dzienniczek, te notesy. Jeżeli nie macie, link w opisie, tam poniżej pod filmem macie link do kliknięcia i przeniesie was właśnie na stronę, gdzie można zdobyć taki notesik, słuchajcie. Jak widzicie, notes ten jest podzielony na, przesunę się tutaj, na różnego rodzaju wyzwania. Ilustracje są również tutaj bardzo fajne, Zygzak, patrzcie, gotowi, 3, 2, 1, start. I każdy notes, no w każdym notesie jest to samo, ponieważ, jak widzicie, każdy notes jest taki sam, ponieważ w tych wyzwaniach, jak sama nazwa wskazuje, konkurujemy, współzawodniczymy z inną osobą o to, kto szybciej wykona dane zadanie. Zresztą tutaj macie wszystko napisane. Fajny jest ten notesik, nie mogę się doczekać, z kim stoczę wyzwania. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie. Wyzwania auta, patrzcie, tak wygląda pierwsze wyzwanie. Oczywiście notes różni się kolorystycznie, ale zadania są takie same. Na przykład pierwsze wyzwanie, które tutaj mamy, Zygzak zaraz wam powie. Na dobry początek zmierz się z zakrętami ostrymi jak przecinak. Uwaga! Tylko jedna droga prowadzi do mety. Jedź, dopóki nie spotkasz strzałki wskazującej, w którą stronę skręcić. Więc słuchajcie, na czas, kto pierwszy dotrze do mety. Jest to jedno z takich wyzwań. Na pewno się nam te wyzwania nie będą nudzić. Każde wyzwanie jest inne, więc to jest też pozytyw, plus tego, słuchajcie, notesiku. Sprawdźmy, jakie jest może wyzwanie kolejne. Słuchajcie, mamy złomka, patrzcie, jest tutaj złomek. O, mamy złomka i tym razem kolejne złomka wyzwania. Tutaj musimy znaleźć różnicę. I kto szybciej znajdzie te, ile tu jest różnic? Zaraz zobaczymy, 5 małych różnic, ten wygrywa. I na dole mamy podsumowanie, tak, kto wygrał, ja czy ty. No i wtedy współzawodniczymy, rywalizujemy z inną osobą. Słuchajcie, fajnie, fajny notesik, cieszę się, że wpadł w moje ręce jako wielki fan aut. Na pewno pogram sobie i z te wyzwania z kimś zacznę robić jakoś, słuchajcie. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba odcinek. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, to jest dla mnie bardzo istotne. Słuchajcie, jeżeli będzie więcej tych łapek, to więcej zrobię takich openingów na kanale. Tu mamy kolejne, słuchajcie, wyzwania. Kolejne zadanie. Tych zadań jest, tu chyba nie ma, jest numeracja, ok. Około 50, słuchajcie, 50 zadań, a tutaj są odpowiedzi z tyłu do tych zadań, więc jak ktoś chce oszukiwać, to od razu tam popatrzy i może te zadania sobie poodpowiadać. No ale widzicie, no te siki bardzo fajne, ja sobie może jeszcze, o, tak wam pokażę, trudno mi jest ten, nie chcę ich zrywać, ale widzicie, zadań jest bardzo dużo, tu macie kolejne na przykład. I tak dalej, słuchajcie. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję jeszcze raz firmie Amit. Mam nadzieję, że tym razem poprawnie to wymawiam, za możliwość właśnie prezentacji tych notesów. I link do tej książki jest w opisie tam na dole, więc zachęcam. Warto, słuchajcie, warto zajrzeć. Także dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę i trzymajcie się. Hej!